Siemano graczu, z tej strony Patryk. Słuchaj, czeka tu na ciebie zestawienie gier, do których nie potrzebujesz internetu. Jeśli twój operator cię oszukał, a tobie skończyły się gigabajty na telefonie, możesz skorzystać z Wi-Fi, by sobie pobrać gry, a potem dowoli czerpać radość z rozgrywki offline. Wszystkie linki do gier znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się mocno, zaczynamy nasz gamingowy seans. Głównym bohaterem tej gry jest chłopak, z którym mogę utożsamić się ja i pewnie wielu z was. Jest to młody streamer, youtuber, który usilnie próbuje zrobić wiralowe wideo. Przez zupełny przypadek pewnego wieczoru do jego drzwi zapukała śmierć i chce zabrać go na drugą stronę. Dla Angelo nie jest to problem, uważa on, że będzie mógł zrobić dzięki temu niesamowity materiał, no i osiągnie w końcu swój cel. I w ten oto sposób poznajemy piekielnie dobre przygody głównego bohatera. Styl graficzny tej produkcji jest rysunkowy, ręcznie malowany i przypomina oldschoolowe przygodówki sprzed lat. Gra ma komediowy charakter, ale zdecydowanie płynie z niej też wiele wątków z morałem. Zupełnie tak jak z filmów grupy filmowej Darwin, co nie? Jest to przepiękna, trójwymiarowa przygoda, w której wcielasz się w wojownika mającego misję towarzyszenia pewnej kobiecie w trakcie długiej podróży. Na drodze natrafisz na pewno na wiele przeszkód, w tym na potężnych wrogów, którzy będą próbowali przedwcześnie zakończyć twoją przygodę. Sterowanie w grze jest bardzo intuicyjne, a przyciski, mimo że są rozmieszczone w tym samym miejscu, to czasami będą służyć ci do innych rzeczy. Czasami do walki, czasem do jazdy konno, a czasem do zaparzenia herbaty. Jak widać, jesteśmy wyzwoloną wojownikiem, dlatego nikt nie będzie nam mówił, że mamy jedynie machać mieczem. Jak chcemy się napić herbaty, to się napijemy herbaty. Greengrass, słuchajcie, to spokojna, niespieszna i wspaniała przygoda, która pozwala podróżować po magicznych miejscach pieszo, konno, łodzią i w filiżankach herbaty. A aspekt walki zaspokaja nasze wszystkie potrzeby machania mieczem. I pozdrawiam wszystkich z buczuszków. Nudzisz się? A może chcesz poznać najlepszych gamerów w Polsce, a może i w galaktyce? Nie czekaj, tylko dzisiaj. Najlepsze murdeczki GameCity'ego czekają na ciebie na naszym Discordzie. Memy, fanarty, gry i zabawy oraz rozmowy o wężach i innych ciemnych hobby. Tylko teraz, tylko jutro i tylko zawsze. Serwer Discord, ekipa GameCity czeka właśnie na ciebie. Link w opisie filmu. Zapraszamy. Hero Strike to gra MOBA w tradycyjnym stylu, w której grasz przeciwko czteroosobowej drużynie w czasie rzeczywistym, próbując pozbyć się jak największej liczby przeciwników, zanim skończy się czas. Na początku będziesz mógł grać tylko jedną postacią, ale w miarę postępów możesz odblokować innych bohaterów, którzy pozwolą opracować nowe strategie. Każda postać ma swoje własne umiejętności, które musisz umieć wykorzystać, jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać jej potencjał. Możesz tu grać z innymi graczami z całego świata, o każdym w każdej porze dnia i nocy, lub stworzyć własny pokój gry, w którym zagrasz sobie przeciwko znajomym. Pod koniec gry wygrywa drużyna z większą liczbą zabójstw, więc staraj się eliminować rywali, jak i również nie ginąć zbyt często, bo wszystko się liczy. Jak do każdej gry tego typu, trzeba tu podejść taktycznie. Jest to kinowa strzelanka FTP osadzona w realiach Dzikiego Zachodu. Gra skupia się przede wszystkim na refleksie, dokładności oddawania strzałów. Od razu mi się ta produkcja spodobała, bo trzeba przyznać, że oddaje klimat. Zakurzone pręty, samotne strzelnice, kolorystyka, drewniane obiekty, to i wiele więcej składa się na niesamowite wrażenia z przebywania w lokacjach. Gra ma bardzo filmowy charakter, a my możemy poczuć się, jakbyśmy byli częścią akcji. W każdej misji co chwilę miesza się sekwencja animacji z sekwencją oddawania strzałów. Każdy etap przedstawiany jest jako opowieść, dzięki czemu nie jest ona jedynie pustym strzelaniem do manekinów, tylko ma realne znaczenie dla fabuły, którą poznajemy krok po kroku. Bardzo ciekawy tytuł, który warto sprawdzić. Słuchajcie, wiem jak lubicie Soul Knighta, ale ma tu coś lepszego. Tytuł ten ma doskonały tryb dla zabawy wieloosobowej, wychwalany przez wielu graczy. I to nie tyczy się jedynie kooperacji, możliwe jest to również zorganizowanie walki wszyscy na wszystkich. Ścieżka dźwiękowa jest niesamowita, możesz wchodzić w interakcję z otoczeniem, stać naprzeciwko ogromnych bossów. Jest to po prostu RPG pełen sekretów, a twórcy bez wątpienia włożyli w ten tytuł serce, by oddać w nasze ręce jak najlepszą produkcję. Jest to gra pełna magii, innowacyjnych rozwiązań i wciągająca każdego gracza na bardzo, bardzo długo. Serdecznie polecam, bo to na pewno da ci rozrywkę w te chłodne dni.
Ta gra to zabawne połączenie RPGa oraz strategii osadzone na Morzu Karaibskim, pełnych piratów, spragnionych pieniędzy i skarbów. Na twoje szczęście możesz chwycić za ster jednego z najbardziej przerażających statków pirackich, jakie pływają na tych wodach, jednak nie wszystko od razu. Kiedy zaczynasz, masz słaby statek i załogę, jednak po wykonaniu kilku misji na twoje konto trafi trochę złota, a ty będziesz mógł zabrać się za ulepszenia. Sterowanie w morskich bitwach jest bardzo dobrze dostosowane do urządzeń z ekranami dotykowymi, uderzając w boki ekranu możesz kierować swój statek w danym kierunku. Pomiędzy bitwami możesz swobodnie poruszać się po głównej mapie, jest tu wiele interesujących miejsc, w których możesz handlować, rekrutować nowych członków załogi, przyjmować misje i nie tylko. Jest to gra, w której musisz kontrolować trajektorię strzały, shurikena, pocisku lub innej latającej broni. Twoim celem, w zależności od poziomu, jest pokonanie określonej osoby lub zwierzęcia. A żeby to zrobić, będziesz musiał pokonywać duże odległości i unikać wszelkiego rodzaju przeszkód. Istnieje tu ponad 30 różnych sytuacji i scen, które zawierają własne historie i ustawienia. Sceny te rozgrywają się w różnych epokach historycznych, od starożytności przez średniowiecze, aż po dzień dzisiejszy. W zależności od tego, twoja broń oraz cele misji będą się zmieniać. Jest to wyjątkowa gra, która ma w sobie ciekawą koncepcję, w połączeniu z przyjemną dla oka grafiką, tworzy się z tego tytułu naprawdę świetny projekt, który warto przetestować. Jest to gra, która wyszła chyba na wszystkie możliwe platformy, w tym na Androida i iOS-a. Tytuł ten to detektywistyczna gra przygodowa, a rozgrywka jest prowadzona w stylu point and click. Fabułę rozpoczyna list, który dostał nasz główny bohater, detektyw Hercules Poirot. W nim słynny morderca pisze, gdzie i kiedy popełni zbrodnie. Przestępca dobiera sobie ofiary w porąbany sposób, bo w kolejności alfabetycznej. Widać, że jest to dla niego po prostu świetna zabawa. Tym bardziej musimy zakończyć serię morderstw i zdemaskować winnego. Pod względem rozgrywki gra jest tradycyjna, to znaczy chodzimy i klikamy w odpowiednie miejsca, po to by poznać wskazówki, zdobyć informacje i ruszyć z opowieścią dalej. Jako detektyw będziesz miał też wiele zagadek logicznych do rozwiązania. Jest to świeża gra, która wyszła chyba niecały tydzień temu, może teraz dwa. W Battle Ops znajdziesz kilka trybów gry offline, w których możesz wykonywać ekscytujące rajdy i nieustannie ostrzeliwywać pojawiających się wrogów, którzy staną ci na drodze. Tytuł ma całkiem ładną grafikę i dostarcza nam ekscytującej zabawy w stylu FPS. Kampania zawiera w sobie misje, które mają małą otoczkę fabularną, która ma wprowadzić nas w bitewny klimat. Gra nie jest na pewno idealna, ale widać też, że nie była zrobiona na odwal. Możemy zauważyć tutaj mnóstwo efektów specjalnych, które mają za zadanie podnieść trochę emocje i warto to docenić, bo rzeczywiście rozgrywka staje się dzięki temu ciekawsza i skutecznie zabija to naszą nudę. Jeżeli masz ochotę na strzelankę w dobrej jakości, to popieraj śmiało. To by było na tyle, mam nadzieję, że ci się podobało. Pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!